Wierzę, umarli ci wszyscy. Wierzę, umarli ci wszyscy. Tak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 13 werset. Wierzę, umarli ci wszyscy. Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo przygotował im miasto. Tak mówi list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 16. Wierzę, umarli ci wszyscy. Bóg nie wstydzi się ich, nazywając się ich Bogiem, bo przygotował im miasto. Tak. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, został nazwany salą bohaterów wiary. Albo też dalej w tekście jest nazwany chmurą świadków. Salą chmury świadków. Sala bohaterów wiary. Przedstawia ilustrację wiary nie w sposób abstrakcyjny, ale w prawdziwym, codziennym życiu i okolicznościach tych starotestamentowych świętych. Czytając ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, widzimy uczynki wiary wykonane przez tych świętych. To, co uczynili przez wiarę. Jednak kiedy porównujemy rozdział 11 z tym, co jest zapisane o nich w Starym Testamencie, czasami zauważamy, że Duch Święty stawia ich w znacznie lepszym świetle, niż wynikałoby to z rzeczywistych relacji historycznych. Niektórzy z tych świętych byli opisani jako naznaczeni niepowodzeniem w swoim życiu. Inni, po przeanalizowaniu relacji starotestamentowych, po przeanalizowaniu relacji starotestamentalnych, nie jawili się jako działający z wiarą w takim zakresie, jakbyśmy sobie chcieli to wyobrażać. Odpowiedź na tę pozorną anomalię i paradoks jest oparta na tym, jak łaskawy jest Bóg. Bóg jest tak bardzo zadowolony z nawet najmniejszej wiary, że stawia ją w najlepszym świetle. Jest to przebłysk nieba w życiu tych świętych. Nie chodzi o to, że list do Hebrajczyków 11 jest nieprawdziwą relacją, napisaną na wyrost. Wiara tam była, a Bóg jest tak zadowolony z wiary, że pomija słabość i porażkę wierzących. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Na przykład nawet Samson jest wspomniany w Hebrajczyków 11:32. Widzimy to również gdzie indziej w Piśmie Świętym. Lot jest nazwany sprawiedliwym przez apostoła Piotra, drugi list Piotra 2, od 7 do 8. Być może nie wspomnielibyśmy o nich. Ja bym być może o nich nie wspomniał. Pan Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście tymi, którzy wytrwaliście ze mną w moich pokusach. Łukasza 22, 28. Jednak wkrótce po tym zasnęli w ogrodzie Getsemane, a następnie opuścili go i uciekli. Pan Jezus przecież wiedział o tym, jak się zachowają znacznie wcześniej. I wiedząc, że tak się stanie, przypisał im wiarę i wytrwałość. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg nie wstydzi się ciebie, nazywając się twoim Bogiem. Jeśli czujesz się zniechęcony swoją służbą dla Chrystusa, a twoja wiara jest słaba i naznaczona porażką, to możesz otrzymać niespodziankę w czasie, gdy przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Bo wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga, bo wtedy i ty otrzymasz pochwałę od Boga. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Nie poddawaj się. Każdy wierzący otrzyma pochwałę od Boga. Każdy, nawet najsłabszy wierzący, będzie przez Boga pochwalony. A wszystkie braki, upadki każdego wierzącego, to już Pan Jezus na krzyżu zgładził, bo wziął na siebie
i za nie został osądzony.